To były bardzo udane zakupy w sklepie Likwidacja Wyprzedaż. George pomyślał, że tego dnia lepiej już być nie mogło. A może i mogło. W domu towarowym pojawiło się stoisko z ręcznie robionymi czekoladkami. O, nie wiem jak wy, ale ja na pewno nie przejdę obojętnie koło niebieskich czekoladek. Ale nie mogę z tym wejść do sklepu. Piramida jeszcze podkreśla ich różowość, prawda, że tak? Mhm. Próbuję ustawić je w rąb, ale ciągle mi się przewraca. W rąb? Może w końcu mi wyjdzie. Witam was w czekoladkach Czesi. Jestem Czesia. Prosimy o 4 małe pudełka. Świetnie! Moi pierwsi klienci dzisiaj. Nikt nie chciał czekać z próbowaniem czekoladek. W pudełku George'a są 4, nie 6. Okantowali cię. Możecie wziąć 2 moje. Mnie wystarczy, że spróbuję jednej. To dasz mi pozostałe 3? George uważał, że to nie w porządku, żeby ktoś się poświęcał. Było tylko jedno rozwiązanie. No nie. O! Chcesz kupić jeszcze 2? Brakowało 2? Skąd mam wiedzieć, że ich nie zjadłeś? Nie ulega wątpliwości, że nie jadłeś czekoladek i masz bardzo ładne zęby. Wybierz sobie któreś 2. Przykro mi, że 2 brakowało. Pakowałam te pudełka w domu, a kot ciągle odwracał moją uwagę. Ojej, muszę przynieść więcej towaru, ale nie mogę stąd odejść. Zaraz, popilnowałbyś mi stoiska? Wiem już, że jesteś bardzo uczciwy, a dzisiaj tak prawie nie ma klientów. Musisz tylko popilnować czekoladek. Bardzo ci dziękuję. Tajemniczy rąb. Czy George umiałby ustawić rąb? To nie mogło być trudne. Dlaczego inne kształty się trzymały? Może łączyły się kształtami, nie kolorami. George skupił się na pracy. George nie spodziewał się klientów. Chciałbym kupić czekoladki dla żony. Macie miętowe? To miętowe? A te są jakie? Ta nie wygląda na miętową. Druga niebieska miała to samo nadzienie. Nie była miętowa. A nie masz gdzieś może spisu smaków?